Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Z tej strony Karolina Zuber. W studiu razem ze mną jest Anna Matejak. Cześć. Dzień dobry, cześć. Jest to autorka książki Cudotwórcy z Krakowa. Jak to się stało, że zaczęłaś pisać? Więc jeśli chodzi o historię opisaną w Cudotwórcach z Krakowa, to jest oczywiście oparta na faktach. To jest moja własna historia, która zaczęła się w maju 2016 roku i zaczęła się dość niepozornie. Mianowicie pojechałam na urlop, piękne słowackie góry, bardzo taki przyjemny czas, urlop majówkowy. No i nagle zaczerwieniło mi się oko. No wydawałoby się, że no taki drobiazg, takie rzeczy się dzieją, ale no niestety po powrocie czerwone miałam już obydwa białka oczu, więc oczywiście udałam się do lekarza. Najpierw do internisty, później do okulisty. Żaden z tych lekarzy nie był w stanie stwierdzić, co właściwie się dzieje. Okulista widział tylko tak zwany nastrzyk na spojówce, czyli to, że naczynia były poszerzone, ale nie było to zapalenie. I z tym nastrzykiem chodziłam przez długie, długie miesiące. Żaden okulista nie był w stanie stwierdzić, co to właściwie jest. Żaden lek również nie pomagał. No ale doszły do tego kolejne objawy. To były i krwotoki z nosa, i bóle mięśni, bóle stawów. I tak naprawdę nie wiadomo było, o co chodzi. I przy którejś wizycie lekarz stwierdził, że jest taka możliwość, że będzie to jakaś choroba z chorób autoimmunologicznych i podsunął właściwie już trafną diagnozę, ale trzeba było ją potwierdzić. I faktycznie została ona potwierdzona w listopadzie, czyli parę miesięcy od pierwszych objawów, od maja do listopada nie wiadomo było, co to jest. No i diagnoza brzmiała tak dość groźnie: ziarniakowatość z zapaleniem naczyń, stara nazwa ziarniak Wegenera. I tu myślę, że nawiązanie do mojego pierwotnego wykształcenia jest dość oczywiste. Friedrich Wegener, niemiecki lekarz-patolog, no niestety o nazistowskiej przeszłości, stąd zmiana nazwy choroby. Ja, tak jak wspominaliśmy już kiedyś w czasie biznesu, jestem z wykształcenia germanistką. I z tą diagnozą dostałam skierowanie do szpitala, tutaj właściwie za rogiem, bo na ulicy Skawińską. Niestety, jak to w polskiej służbie zdrowia bywa, nie było wystarczająco dużo miejsc. Nie zostałam po prostu przyjęta w tym czasie, kiedy było to planowane. Wróciłam po prostu, no odprawiono mnie z kwitkiem niestety z powodu braku łóżek. Czułam się wtedy tak fizycznie niezbyt dobrze, cały czas przyjmowałam bardzo silne leki przeciwbólowe, ale byłam w stanie wciąż funkcjonować. Przyszedł grudzień i w ciągu 2 tygodni choroba postąpiła tak bardzo, że nie byłam w stanie samodzielnie wstać z łóżka. I w takim stanie trafiłam ze szpitalnego oddziału ratunkowego na oddział immunologii przy Skawińskiej właśnie. Niestety już w tak złym stanie, że niewiele z tego okresu pamiętam. Pamiętam, że byłam poddawana dializom, bo nagle okazało się, że miałam ostrą niewydolność nerek. Pamiętam oczywiście opiekujących się mną medyków, lekarzy, pielęgniarki, sanitariuszy. Pamiętam moich rodziców, którzy przyjechali, ale to jest tak naprawdę wszystko, co pamiętam z tych dni. Nie pamiętam zbyt wiele z rozmów. Po jakimś czasie okazało się, że pomimo tego, że udało się mnie przywrócić do jako takiej świadomości, no to niestety ta choroba dalej postępowała. Trzeba było coś zrobić z przeciwciałami, które były w mojej krwi, bo na tym polegają choroby autoimmunologiczne, że przeciwciała obecne we krwi po prostu atakują nasz własny organizm. I tym sposobem znalazłam się na oddziale intensywnej terapii. Tak jest, jeden z 4 oddziałów. Znalazłam się na intensywnej terapii z tego powodu, że tylko tam można wykonywać zabiegi plazmaferezy. Tutaj wyjaśniając osobom spoza środowiska medycznego, to jest taki zabieg, który polega na oczyszczaniu osocza, czyli po prostu części krwi. I te zabiegi nawet przechodziłam dość dobrze, ale niestety okazało się, że mamy kolejny problem. I tym problemem było to, że choroba zaatakowała przewód pokarmowy, co wiązało się po prostu z bardzo silnym krwotokiem. Decyzją anestezjologa zostałam przewieziona na oddział chirurgii. Pamiętam jeszcze badania, które zostały mi wykonane przez chirurgów. Pamiętam, że zostałam przewieziona do tak zwanej separatki na 2 oddziale intensywnej terapii i nie pamiętam już drogi na blok operacyjny. Tu już spadła decyzja o stanie sedacji, czyli stanie śpiączki farmakologicznej. I to, co się działo w tym czasie, znam tak naprawdę z opowieści, z dokumentacji medycznej, a działo się dosłownie wszystko. I
po 48 dniach takie ciężkie walki medyków o mnie, o moje życie, o moje zdrowie, udało się mnie doprowadzić do takiego stanu, że można mnie było wybudzić. Jak się pewnie wszyscy słuchacze spodziewają, nie był to koniec niespodzianek, ale myślę, że zostawię trochę tych niespodzianek czytelnikom i zachęcam serdecznie do lektury. Słuchając cię, słuchając twojej historii, to jest totalna abstrakcja, widząc cię teraz uśmiechniętą, pełną życia, optymistyczną, więc to tak jakbyś mówiła o jakiejś fantazie, po prostu nie do pomyślenia, jak życie się zmienia. Dla osób, które chciały może za coś przeprosić, bo takie historie też były, i tu ponownie odsyłam do lektury książki. Dla mnie w momencie wybudzenia wszystko było jasne. Jak w momencie, w którym dotarło do mnie, co się wydarzyło, kiedy ja pamiętałam powód, dla którego znalazłam się w szpitalu, pamiętałam właściwie całkiem sporo. Jedynie data była takim sporym zaskoczeniem dla mnie. 48 dni od końcówki grudnia do 14 lutego. Bardzo romantycznie. Tak naprawdę od tego pierwszego momentu było dla mnie jasne, że skoro mnie wybudzili, to znaczy, że już będzie dobrze. I jedyne, co czułam w tym momencie, to ogromna wdzięczność za to, że się udało. Byłabyś taką samą Anią jak teraz, gdyby nie te twoje przejścia? Jestem pewna, że nie. Jestem pewna, że nie, bo to naprawdę zmienia podejście do wielu rzeczy. My tak się przejmujemy często rzeczami, które nie mają żadnego znaczenia. I czasami wydaje nam się, że coś nas ośmiesza, że coś się nie udało, że może komuś się nie spodoba to, jaka jesteś, czy jaka ja jestem, ale to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. I myślę, że jedyne, co ma znaczenie, to to, żebyśmy my mieli świadomość tego, że to, co robimy na co dzień, to jest właśnie to, co jest zgodne z naszymi przekonaniami. I to jest twoja recepta na taki optymizm. Recepta to doceniać życie po prostu. Gdybyś musiała podać tylko słowa klucze, odnosząc się do swojej książki, jakie by to były słowa? Cudotwórcy. To jest to pierwsze słowo. A myślę, że drugim słowem byłaby miłość, ale nie miłość w tym rozumieniu takim popkultury dzisiejszym, gdzie spotyka się po prostu dwoje ludzi, nie wiadomo skąd, i nagle są w sobie zakochani. Mam tutaj na myśli taką miłość międzyludzką, niekoniecznie tą, którą rozumiemy przez zakochanie, przez związki, tylko po prostu miłość do drugiego człowieka. Miłość bliskich, miłość rodziny, miłość przyjaciół, ale też miłość obcych ludzi, którzy tak naprawdę nie wiedzą o tobie nic, a jednak starają się uratować twoje życie, żeby dopiero później dowiedzieć się, kogo ratowali. Łamiesz trochę stereotyp, który się w społeczeństwie zrodził, gdzie bardzo często słyszymy o tym, jak w cudzysłowie nadaje się na służbę zdrowia, a ty widzisz to w zupełnie innych barwach. Tak, tutaj dochodzimy do tematu tej decyzji, którą podjęłam o książce, o wydaniu książki. Tak między powikłaniami w czasie rehabilitacji a fizjoterapią zastanawiałam się, jak to jest i dlaczego to tak działa, że kiedy medycy się pomylą, wie o tym cały świat, a kiedy robią takie rzeczy, czyli dokonują niemalże cudów, tak naprawdę nie wie o tym nikt. I bardzo ciekawie oddał to ostatnio Jan Komasa w jednym z wywiadów przed premierą swojego filmu. Mianowicie powiedział, że dobro nie jest fotogeniczne. Bardzo mi się to spodobało, bo faktycznie jest tak, że te skandale sprzedają się lepiej. I tak myślałam wtedy o tym, że dobrze byłoby jednak pokazać, że to nie do końca jest tak, że to nie jest tak, że ci ludzie są znieczuleni i jest im to obojętne, bo tak jak walczyli o mnie, to szczerze powiedziawszy podejrzewam, że mieli długi okres bezsenności. Czy przed tym ciężkim okresem twojego życia w ogóle myślałaś o tym, żeby pisać? To jest pytanie, które ja bardzo lubię, dlatego że to była jedna z takich rzeczy, które faktycznie lubiłam robić. W czasach szkolnych była to bardziej liryka, nawet gdzieś tam jakichś publikacji się doczekałam. No ale później wyjechałam na studia, studia były dość absorbujące i przez te kilka lat właściwie w ogóle nie pisałam w języku polskim. Był to głównie język niemiecki, ale również inne języki. I szczerze powiedziawszy, ta książka to było chyba pierwsze, co napisałam po studiach. Więc zważywszy na to, że studia skończyłam 5 lat temu, książkę wydałam rok temu, czyli napisałam tak ze 2 lata temu, to ta przerwa była dość długa. Kiedy zastanawiałam się nad tym właśnie, co by tutaj zrobić, żeby ci wszyscy medycy usłyszeli takie dziękuję od wszystkich pacjentów,
przyszła mi do głowy ta książka i pamiętam, że siedziałam wtedy na łóżku, wzięłam laptop na kolana, bo już mogłam, bo już siedziałam, już byłam w stanie pisać i po prostu zaczęłam pisać. Pamiętam, że pierwszym rozdziałem, który napisałam, był ten, który opowiada o snach w czasie śpiączki, przedziwnych snach. Nie chciałabym ich powtarzać nigdy więcej, bo przez cały ten czas byłam śmiertelnie przerażona. I kiedy skończyłam pisać ten rozdział, jeszcze nie wiedziałam, czy piszę go tak dla siebie, bo kiedyś pewnie te sny zapomnę i będę chciała do tego wrócić, czy piszę, bo już piszę tę książkę. I pod koniec właśnie pisania tego rozdziału zaświtało mi w głowie cudotwórcy z Krakowa. I to był ten moment, w którym uznałam, że no na tym rozdziale się nie skończy. Pamiętam swoje zaskoczenie, kiedy otworzyłam skrzynkę mailową i zobaczyłam maila z wydawnictwa z Gdyni. Trochę zaskoczona kliknęłam, przeczytałam treść, odsunęłam się od biurka i tak przyglądałam się po prostu monitorowi. I w końcu koleżanka siedząca obok popatrzyła tak na mnie, mówi: co się stało? I to ona powiedziała mi, że tak, tam jest napisane dokładnie to, co zrozumiałeś. Jakiego odbioru książki w tym momencie się spodziewałaś? W tamtym momencie? W tamtym momencie zastanawiałam się, czy ja na pewno chcę to zrobić. To była bardzo trudna decyzja, z tego względu, że jest to sytuacja, jest to historia taka bardzo, bardzo osobista i jeśli opowiadam o szpitalu, opowiadam o fizjologii, to też trzeba się liczyć z tym, że nie wszystko jest estetyczne, nie wszystko jest piękne, nie wszystko jest ładne i nie wszystko będzie odebrane dobrze. Dla osób, które nie stykają się z tym, nie pracują w szpitalu, nie mają tak naprawdę pojęcia o środowisku medycznym, o tym, jak wygląda choroba, czym jest w ogóle zdrowie. Myślę, że momentami mogła ta lektura być trudna. Zresztą dostałam też dużo takich wiadomości mówiących o tym, że tych pojęć medycznych jest tam dużo, zrozumiałem, ale było ciężko. Myślę, że to jest zawsze ryzyko. Jeżeli decydujemy się na taką opowieść, decydujemy się na to ryzyko. I ku mojemu zaskoczeniu ten odbiór był zdecydowanie pozytywny i bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo jeśli choć do jednej osoby dotarło, jakie mamy medyków w Polsce, to było warto. Interesuje mnie jeszcze i pewnie słuchaczy reakcja twoich bliskich i rodziny i znajomych w momencie, kiedy chwyciłaś tego laptopa, położyłaś na kolanach i zaczęłaś pisać, a oni się dowiedzieli, że piszesz książkę, piszesz o swoich przeżyciach. Oni bardzo długo o tym nie wiedzieli. Dowiedzieli się, jak już napisałam taki większy kawałek tekstu. Pamiętam taką sytuację, kiedy jeszcze nie wiedziałam, że będzie ta propozycja wydawnicza. Jeszcze chyba nawet nie wysłałam wtedy tego tekstu do wydawcy. I mieliśmy jakąś imprezę rodzinną. I moja mama tak szepnęła swojej chrześnicy wtedy: Ania, pisze książkę. I pamiętam, że zrobiła się taka cisza w pokoju. A ja siedziałam taka przestraszona i zastanawiałam się, co oni na to. No wszyscy się uśmiechnęli, tak pewnie myśląc, no fajnie by było, ale to może być trudne. Po jakimś czasie wróciłam z informacją, że słuchajcie, byłam w Gdyni, podpisałam umowę wydawniczą. I tutaj nie powtórzę tej reakcji, ponieważ nie wypada mi piszczeć do mikrofonu. Czy książka była dla ciebie pewnego rodzaju terapią? Nie traktowałam tego w ten sposób. Na pewno poukładała pewne rzeczy w głowie, jakiś taki ciąg wydarzeń, bo zmusiła mnie tak naprawdę do przeczytania całej dokumentacji medycznej. Ale nie. I od początku wiedziałam, że robię to, żeby powiedzieć dziękuję swoim bliskim, medykom i wszystkim tym, dzięki którym wciąż tutaj jestem. Co planujesz w życiu? Co, jak widzisz swoją przyszłość? To może zacznijmy od tematów nieliterackich. Jeśli chodzi o to, co zmieniło się od czasu wydania książki, to oprócz takich prywatnych spraw, takich jak przeprowadzka, o której wspominałam już w książce, myślę, że będzie tutaj jedna taka duża niespodzianka, bo dla mnie to też jest niespodzianka. Postanowiłam wrócić na uczelnię. Ta myśl pojawiła się po raz pierwszy, myślę, że to jest znamienne, jeszcze kiedy leżałam w szpitalu, ale ze względu na to, że są to dość wymagające studia, nie tylko umysłowo, ale i fizycznie, trochę zajęła mi decyzję. I podjęłam ją ostatecznie w tym roku. Od października tego roku jestem już oficjalnie studentką fizjoterapii. Z tego miejsca pozdrawiam koleżanki i kolegów z roku. I myślałam o tym, że to jest właśnie coś, co ma sens. To jest coś, o czym chciałabym myśleć kiedyś na starość, że zrobiłam coś takiego wow. Bo dla mnie to jest wow. W momencie, w którym zapisywałam się na studia, to jeszcze nie byłam świadoma powagi sytuacji. W sierpniu tego roku weszła nowa ustawa, właściwie nowelizacja ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, która mówi, że zawód fizjoterapeuty już oficjalnie z zawodem medycznym. Czyli zmienia się troszkę zakres obowiązków, zmieniają się kompetencje fizjoterapeuty. Teraz będzie to już nie tylko terapia, ale również diagnoza, prawdopodobnie również wypisywanie recept, więc tutaj jeszcze zwiększa się odpowiedzialność. Mówimy teraz o tym, co się zmieniło po wydaniu książki, a zmieniło się również to, że przecież jako autorka jeździsz na spotkania autorskie. Jak się czujesz w takiej roli? Nadal dziwnie. Nadal jest to dziwne uczucie. Na szczęście to też jest tak, że tych spotkań
autorskiej tak naprawdę nie ma wiele, bo to nie jest coś, co się robi ciągle. Przyzwyczaiłaś się do rozdawania autografów? Jeśli chodzi o autografy, one są dla mnie trochę mniej stresujące. Z tego względu, że za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do rodzinnego domu, pierwsze pytanie, które dostaję w drzwiach, brzmi: wzięłaś pióro? Przeważnie wchodzę do któregoś pokoju i stoi tam taka kubka książek z powtykanymi do środka karteczkami dla kogo, więc do tego już troszeczkę przywykłam i to jest, muszę przyznać, bardzo przyjemne. To, co mnie troszkę bardziej stresuje, to pytania na przykład o to, czy można sobie zrobić ze mną zdjęcie. Nie mam śmiałości odmówić, więc się zgadzam, natomiast nie czuję się specjalnie fotogeniczna. Mimo wszystko myślę, że jest to miłe i jeżeli to jest sposób docenienia jakichś tam moich działań, to jak najbardziej się na to zgadzam. Czy Cudotwórcy z Krakowa to jest jednorazowy wybryk literacki, pisarski, czy jednak można się spodziewać kolejnych? Czy jest to jednorazowy wybryk Anny Madejak? Szczerze powiedziawszy, będę tutaj nadal ostrożna. Jakiś czas temu zarzuciłam pracę nad tekstem, o którym długo rozmawialiśmy z wydawcą. Byliśmy w zasadzie na etapie rozmów o wydaniu, ale zmieniłam się trochę koncepcja na tę książkę i uznałam, że jeszcze troszkę muszę zobaczyć, jeszcze trochę muszę przeżyć, żeby mogła dokończyć ten tekst. Więc chwilowo porzuciłam tę pracę na rzecz innego tekstu, który zaczęłam pisać stosunkowo niedawno. Jeszcze cały czas jestem w fazie robienia tak zwanego researchu. Będzie to spore zaskoczenie dla moich czytelników. Jest to zupełnie coś innego, zupełnie inny temat i sama, szczerze mówiąc, jestem zaskoczona. Nieraz padały słowa z twoich ust, że dziękujesz tym cudotwórcom. Co się wydarzyło takiego w tej kwestii medycznej właśnie, co jest bardzo ważne i myślę, że potrzebne, żeby to powiedzieć? Może zacznę od tego, że od czasu wydania książki i od czasu, kiedy ukazał się wywiad ze mną na Onecie, cyklicznie dostaję wiadomości od pacjentów z dziwnymi objawami chorób, niezdiagnozowanymi, którzy proszą o pomoc, bo nie wiedzą, gdzie mają się udać. I za każdym razem jestem tak samo przerażona tym, że ten problem wciąż istnieje, że tak jak ja nie wiedziałam, dokąd ja mam iść i kogo ja mam prosić o pomoc, tak każdy kolejny człowiek, którego dotyka jakaś niespecyficzna choroba o nieswoistych objawach, tak naprawdę natyka się na ten sam problem. I za każdym razem starałam się oczywiście wytłumaczyć to, co mogłam wytłumaczyć, pokierować tam, gdzie mogłam pokierować. Natomiast dzisiaj czuję się tak, jakby po prostu wydarzył się kolejny cud. Dostałam informację, że już za niedługo, bo w listopadzie tego roku, zostanie założone Stowarzyszenie Chorych na Zapalenia Naczyń. I to jest inicjatywa oddolna pacjentów z Warszawy. Teraz ta wiedza będzie w jednym miejscu. I taki człowiek, który boryka się z takimi problemami, będzie wiedział, gdzie należy się zgłosić. To jest bardzo dobra informacja dla tych wszystkich, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują i będą potrzebować, bo no niestety tak jest życie poukładane, że ludzie będą potrzebować takiej pomocy i teraz stowarzyszenie im ją da. Także bardzo dobrze, że to właśnie z twoich ust taka informacja teraz wypływa na antenę. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem była Anna Madejak.